Dobra, chodźcie Lombard obejrzeć. 151 odcinek. 600 tysięcy spadku ktoś dostał. I w Lombardzie pewnie zostawia. Wiadomo. Obejrzyj po prostu. Dzięki Oskar za 15 lat. Dzięki. Nie no, jak Elden Ring wychodzi, to muszą być niestety stream. Czy się z. Stety. Obejrzmy. Odkurzacz? No, kupiłam sobie go, ale. Powiem ci szczerze, że. Odkurzacz w torbie Dino przyniosła? A, bo to takie coś. Używałam go, mówię. Za chwilę mówię, już stał teraz tyle czasu, że. No tu już widać, nie? Bo miesiąc czasu. Co ty w dupę bez tej piszesz? Rury do tego? A co, nie ma środku róży? No nie ma, nie ma. Czekaj. Późna mać, zapomniałam o róże. O, jutro doniosę, daj stówkę. Mam, bo wyciągałam i zostawiłam w łazience. A w sumie można się. Ej, w sumie spoko takie coś jest. I... Tu. Ma ktoś w was takie coś? Daj, tu Damian. Tu masz, nie? No. A, dobra, to jest z tyłu po prostu. Ty, fajno tu jest. Do klawiatury bardziej. Do ręki. Jeszcze raz? Nie używałam tej końcówki jeszcze. Krótko, trochę syf jest, by trzeba było nie to nie używała. No. Zobaczę sobie, ile mogę dać. Mhm. Myślę, że nie więcej niż stówę. No co ty? No. A pod zestaw? To samo. Chciałam, ty masz takie za 1K? 369 nowy. No. Niego tam. Za 1K to pewnie konkretnie ciągnie. I za ile wyrwałaś? 300. No, no 120 na Allegro, lokalnie używany. 120. Tylko brak masowania wałka szczotki, co to jest? Taki niekompletny troszkę. No, a tu masz cały. Nie ma rury. No 200 używane. 200, 179, jakoś tak gdzieś chodzą. To mówię, no 100 to by był max, nie? Ej, właśnie, widz. Ktoś tam pisał, tylko nie pamiętam. Po to którymś odcinkiem z Lombardu, a jakiś czas chyba nie wstawiałem, to nie pamiętam kiedy to było. Jak działały Lombardy przed internetem? I to jest ciekawe w dupę pytanie. Bo oni tu dosłownie wszystko sprawdzają w necie. To taka praca już troszeczkę blinded. Jeżeli po prostu patrzysz w necie, to po prostu zbijasz cenę o stówę i dajesz chłop się i tak godzi, bo to przyszedł potrzebujący stówki człowiek. Ale jak to kiedyś działało? Czy mniej towaru skupywali, czy kupowali tylko ten taki pewny, że przyniesiesz ci ktoś wiertarkę, to weźmiesz, ale jak ci przyniesie, nie wiem, jakieś dziwne talerze i nie znasz wartości, no to nie weźmiesz tego ścierwa, czy jak? Jak to w dupę działało kiedyś? Jak nie było neta, to klienci też się mogli sprawdzić. No ale klient wiedział, za ile kupił i oczywiście nie powiedział, żeby ceny nie podać, żeby drożej sprzedać. Więc wiesz. Ja i tak bym tym kurzu nie wycierał, tym odkurzaczem. No tak, tak. Ale ty bym miał. Może kupowali tylko to, na czym się znali. Poza tym, jak nie było internetu, klienci też się mogli gdzieś... No tak, tak, właśnie mówię, że możliwe, że brali tylko te pewne rzeczy, ale wtedy no to... No teraz to ten Lombard dosłownie wszystkim jest zostawiony. Czy wchodzisz tam, jak do sklepu, wszystko po 5 zł i jest RNG, że tu będzie cokolwiek. A kiedyś to co? Były tylko, nie wiem, stare telefony. Ja mówię powiedzmy o latach, powiedzmy 90, tak? To zaraz powiesz, że był internet, ale dobra, zamknij mordę, nerdziku. Posłuchaj, brali stare jakieś gówno, tak? Dosłownie tylko takie rzeczy, jeżeli chodzi o technologię taką dość pewną. A inne rzeczy to... Co oni brali? Nic? Ja nie wiem. To jest ciekawe. O, może jest jakiś ten, bo my oglądaliśmy wywiad z typem, co prowadził VHS-u w wypożyczalnię i mówił, jak to kiedyś było. Może jest ktoś z Lombardu, powiedzmy, z lat 80., 90., jak to wyglądało. Nie wiem, czy były Lombardy za komuny, ale powiedzmy z 90. Tylko byś musiała mi wyczyścić tą szczotkę tutaj, no. Z tego brudu i włosów, nie? No. Żeby to było czyste. No i tą rurę ogarnąć.
Not me, o chłopie. Już nawet tego. Ja nie pamiętam. No. Kurz, nie opłaca mi się go za tyle. Nie opłaca się. No trudno. No nie opłaca się, to prawdę mówię. No tak to jest, wiesz, jakbyś kupiła używany za 150, to za 100 później nie jest żart. No właśnie, no ale kupiłam go za 300, więc jednak nie no jest sprzedany. Ty, ale ona dobrze mówi. Pierwsza w dupę świadoma klientka Lombardu w tych odcinkach. Oczywiście bez obrazy. W końcu ktoś, kto mówi naprawdę, że mu się nie opłaca. Dosłownie nie opłaca się tego za 100 zł sprzedawać. Lepiej w domu trzymać, czasem się użyje. Ja pierdziela, stówę to weźmiesz, przechlasz zaraz, moment, nie ma jej. No w dupę, no w ogóle nieopłacalny biznes. No nie oszukujmy się, ja miałem taki odkurzacz, nie? Coś no. Podobnego. Może tak było, Matrisek. To po prostu smyra na masz przykład rację. Dywanu ci nie odkurza. Czy na targach tak, mogli być, no. Dywan, to jest, Jezu. Ja kupiłem teraz... Skylark, nie chciałem Dysona, tego mówić. Nie? I też gówno. Takiego porządniejszego. Właśnie nie gówno, bardzo dobry odkurzacz. Nie. I... Ale zwykły. I się okazało, że mimo, że ten Sude, masz rację w sumie, wcześniejszy no, jak był, nie? No. I było sprzątane codziennie, nie? Codziennie był odkurzany ten dywan. To się okazało, że jak przyjechaliśmy tym Dysonem, to ja musiałem trzy razy zbiornik opróżnić z kurzu, nie? To w ogóle nie wciągało z dywanu nic. Tam nawet przy panelach czasami jest problem, jak jest ruch czy coś. No jest taki, no także dlatego... to jest takie ch... szczerze mówiąc. No, zbiornik trzy razy z kurzu opróżnił? Jaki duży jest zbiornik w tym, co on mówi? Ja pierdzielę, tam było kurzu więcej niż u mnie nawet. Co jest w dupę? Nie ogarniam. Dobra, nie wiem, szkoda mi go za stówego. No to namyśl się, jak coś to... Wpadę, witam, nie? Shadow. Chyba, że go pod zastaw zrobię. No ale to byś musiała wyczyścić tą szczotkę i tą rurę, no, nie? Dobra. Ogarnąć. Dobra, to ja ten, to szczotkę wyczyszczę i co w razie to przyjadę. No, no pod zastaw i nie odbierze jeszcze gorzej. I co tam? Ej, jakiś telefon zobaczę ty za 360 zł. Tam dwa stoite, jaki dobry. Wiedziałem, że to ktoś napisał. Co nie, bo oczywiście ty. Ten? Albo ten, tak. C Motorola, C... Nie, wspieram. Poco. Jaki taki flaga USA? Poco albo po co? To nie jest Rusek chyba. No a jaki dobrzy? Który lepszy? No. Ciężko stwierdzić, wiesz? No to tak. Za 10 lat. Kinga, odbierz ten zasrany telefon. Zatrzasnąłem się w piwnicy. Dzięki. No to tak. Ale Susi. Jaki taki... Dzięki. Odbierz telefon, Kinga, słyszysz? Co na to rola? One będą podobne pewnie, wiesz? Hello, sorry for bothering you. Fuck off, stupid fucking shit. Stwu. Aha, Motorola taka? To jest mniej więcej w tej samej cenie. To... do łajpy, no. I'm sorry, my friend, but fuck off. Kurwa, co on bierze? Ten? No. A co do niego je? Jeszcze podładowaty. Co do niego jest? No. Lubię, co ty w dupę? Nie, wiesz, sam telefonik go coś przyniósł. Ale ładowarka jest USB-C, teraz wszędzie taką ładowarkę dostaniesz. Dobra, ty. A, no. Pewnie masz co on bierze? Nie? No, to tak. Dobrze, dawaj na sobie. Na bluzie jakby. Tego? No. Proszę bardzo. Tak, thank you. Dzięki. Może tak jest, no. Na razie. Na razie. Ile on potrzebuje? Ostatnio dostał z około 9000 zł, coś takiego. Tysiaka? No. Co to jest? Kurde, to jest coraz więcej, nie? Najpierw było 300, 400, 500, już tysiak? No, jak to mówią, wiesz, alimenty kosztują. Miałam też tam we Wrocławiu w szpitalu, bo to... No, a to co to? To jest... to taka konsola, co podłączasz kabelki. Dwa dni nie oglądałem, Dziarek po angielsku streamuje, no przerzuciłem się na angielski. Filoter. Pieprzyć. Co ty? No. Mogę zobaczyć? No pewnie, to jest sterownik tak jakby, coś w tym stylu. Co to jest, no? Dupa? No. Brat tego, korzystał z tego nieraz. Ja tylko widziałam, jak używał, dziecku zabrała, ja to nawet nie wiem. Tam jeszcze będzie... Witam, Orochimaru. ...do tego. PKP. Siedź, a nie, no. Ofłoki idziesz a oglądać, okej. Okay. Dużo się działo, idź oglądaj. No, to drugie jest takie modelarskie, nie? No.
A kiedyś ktoś zagubek z PKP Intercity przyniósł, patrz, miałby do kolekcji. No. Co? To? To jest chyba lokomotywa, jak się nie mylę. Da się otworzyć? No, komocji musisz. Niech sobie, wiesz, popsuć. No pójdzie na mnie. No wiesz, jak się nie mylę, to będzie lokomotywa. Rację zmęczony, masz rację. Ja taki bajera, że... Przepraszam, może to był on na Multikoncie. Kolekcjonował, zbierał. On metalowy. No. No ale to bot był ten, co pisał po angielsku. Dobra, to bot był. Trochę kasynatowego, nie powiem, że nie. Gdzieś zabezpieczony, zapakowany. No i to jest wszystko idealnie obserwowane. O, nie? Kolejny bocik. Kopernik chyba. Tylko maszynisty brakuje w środku. No przydałby się taki mały ludzik tam. Boże, i teraz to? Z powrotem masz. Spakować z powrotem, nie? Wiesz, taki idealnie, to nie musi być zakryte. Pół godziny? Nie pamiętam. To Dobrze. No, w ten sposób, bot. Tak ja teraz. Ty, kliknęli chyba w link od tego bota i im przejął konta, ja pierdzielę. To musisz po prostu tam włożyć ze względu na to, że sobie go wciskał tam, żeby wiesz, nie wyleciał. Podobno użytkownik Jolm też tak pisał, permuj go. Nic. I daj chat loga, to leci perm. Czekaj, ty tak napisałeś, po czym to wkleiłeś? Nic nie brakuje, wszystko jest pięknie. Leci perm dla ciebie. Tu też, nie? Ten. To są chyba te starsze takie wagony, nie? No. Ale co, bez torów? I ile to chodzi? Zanim ja bym ci te tory przywiozła, to wiesz, trochę ich tam jest. Ale to normalnie sobie składasz te modele i ten? Podłączasz gdzieś tam zasilanie i to jeździ? Tak, to samo jeździ. Ale je. Ale on to w ogóle rozpakowywał z tych pudełek? Bo wygląda tak, jakby nigdy w ogóle tego nie używał. Ty kiedyś otwierał, ludzie się interesowali takimi, że sobie budujesz... Wiesz... Jak to się mówi w dupę? Budujesz sobie taki krajobraz, jak to się nazywa, widzowie? I jeździ ta ciuchcia dookoła. Makieta. I sobie ciuchcia... Ty, interesuje się ktoś jeszcze czymś takim? To widzę, że przyniosła baba. Ciekawe. Że to jeszcze ten, jeszcze dyszy. Byłem na streama i tak obejrzałem ufoki na etycie. Dwa razy oglądałeś? Kładł na tory, żeby sprawdzić, ale ci powiem, że od razu chował. Miałeś taką? On jest taki, że on się boi to rozłożyć. Kolekcjoner. No kiedyś tak, no, kiedyś były, ale teraz... Od dziecka się tym kręciło. To nie wiem. Pierwsza klasa, druga klasa. Komputer wyparł wszystkie inne zabawki. Teraz już tylko pasjonaci z tym zostali. Druga klasa. To chyba właśnie ten Interregio. Co ty gadasz, Kitsune, serio? To jest przedział barowy. 9 wagonów plus... To kupiłbyś to? Masz teraz, to dzisiaj odcinek. Tak, to możesz to kupić. Tak, on to odbierze na spokojnie. No to dobra, to zrobimy za 100. Lokomotywę zrobimy za 200. O kurde, co? No i te wagony zrobimy za 6. I będzie 900. Dobra. Raz, ale to zastaw, tak? 5, 6, 7, 8 i 9. Proszę bardzo. To zastaw, bo gadała, że ktoś to odbierze. Ty, ale porypane to jest. To ile to chodzi, jak to jest zastaw za 900? Na razie. Czyli jednak zastaw. No, powiem ci, że szkoda go. Zostawię sobie go do odkurzania tapczanów. Wyczyściłaś tą szczotkę? Ale zastaw daje. Nie masz o tej rurce, nie? A co chodzi z zastawianiem? No biorą, no tamta dostała 900, to będzie musiała oddać 900 plus 30% za to, że jej pożyczyli, no i odzyska itemy. Jak nie przyjdzie odzyskać itemów po tam miesiącu, to staje się to Lombardu własnością. I może sobie jedynie naskoczyć i odkupić. Nie zapomniałam. Dobra. 2000 nawet potrafią takie kosztować. A wiadomo, kto wygrał te wybory, czy nie wiadomo? Jeszcze nie wiadomo. Co to, Quinto? Czy na burmistrza? Będzie druga tura. No teraz to możesz działać. Chiński klient odebrał... Czekaj, to jest telefon? Mogę to kliknąć normalnie, ten link? A. Ty, bo ci, co telefony robią, teraz robią jeszcze auta, zobacz. Po 38 kilometrach zdedał. Ty, bo jest jakaś walka o to, że z Chin mają być elektryczne samochody. To chyba, to jest chyba elektryczne auto.
I co? I chyba chińskie rzeczy. No nadal są po prostu chińskie, tak? Ryzyk fizyk. Pewnie taniej, ale czy się pyli? Ja pierdzielę. Nie wiadomo. Mówię to od razu też tą końcówkę, tylko po, żebyś ta końcówka miała potem wróciła, nie? Bo powiem ci, szkoda mi to szczerze mówiąc. Zostawię na razie dorkówkę. Co to Shadow jest? Dam 300 za 100, nie. Polish no, jaki to prices no, on Steam. Co to jest? A jeszcze na polu na niego byłam. Muszę go mieć, a później to już. Powiadomienie na decenie dałem? Co ty znowu gadasz? Znowu zapomniałem? A, racja. Czekaj, dam teraz. Wybacz, no. To nie jest w tupę moja wina. O. To nie jest moja wina, że mam amnezję. Ale dzięki, widzo. Wiesz, mam dwa psy w domu, nie? No. Co chwilę latają, to jak jeszcze mieszkałam, jak mieszkałam w góry, tak się przeprowadziliśmy, to on tam białe panele były, nie? No to zaraz wszystko po tych białych panelach widać, nie? Ja 15 czy razy ja przepraszam, mam, moja. Dlatego wzięłam, bo znowu za godku zaczęła, ale teraz już cały czas mówię, tu mam mniejsze mieszkanie, mówię mi o tym. Kitsuna. No tak, tak. Kurze, mówię, ale zostawię sobie go do tapczanów, nie? Bo jak tapczan czasami ci się kurzy w środku, nie? No. No to sobie go zostawię. No, albo nie? Najlepiej czytam o sobie. Za ile zostawiła za stuba? Na jedzenie. Ja mówię, tak, zbieram na jedzenie, kurwa. Kurwa, gruba to lubi jeść, nie? Wiesz, bawią mnie takie, wiesz, wiadomości, nie? Zawsze jestem taka, więc wiesz. Ja mam wyjebane po prostu, jak ktoś mówi. Jak się komuś nie podoba, to nie patrz, jak wyglądam, nie? No. Mi się wystarczy, że mi się, kurwa, to podoba. To masz pokazać faka teraz. No. Fakie. Dobrze. No, dobra, bo gruba musi iść do domu i się... Co to jest Quinto? A czy się defrot? Reklama. Boska reklama. Boska reklama Eneby. To jest piękne. To jest mnie wzruszyło. Plakat powieszę za plecami. Spać. Proszę bardzo. Co ty piszesz? Proszę bardzo. Dzięki. Za stówkę zostawiła. Odbierze? To jest ten. Marek. Wiesz co? Mamy współpracę z Dzikiem i jak chcesz, możesz się poczęstować normalnie. O. U góry masz bez kofeiny, a na dole są energetyki, nie? Co ty gadasz? No. To wezmę sobie bez kofeiny. Tutaj mrozi. Proszę. Dobre to bez? Dziękuję bardzo. Dopóki się nie zawracam. Nara. Niezręczna piątka była, no tak ty trochę to. Dobra, no. Się widzimy. No teraz tego, kurde. Dobra. Przyjdę po niego. Nie pisz tak, Lubej. Wolność słowa to ci nic nie zrobię, ale nie pisz tak. O, majster przyszedł, co urząd skarbowy oszukał. Czy tam oni go oszukali? Księgowy, no. Nieuwydrzewane nówka. Wielosztuki dzisiaj? Tak mnie przypiło. Okej. Tak mnie co? Nie, prawda, bo to samo. Przypiliło? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Speks podkreślenie Michael dał na Goliborze 6 zł i 66 groszy. Modele pociągów są drogie, bo były robione i malowane ręcznie. Również firmy, które to robiły, upadły, co też wpływa na cen. Aha, czyli co? A to już się tego nie produkuje? To już zostały tylko stare? Czy jak to wygląda? No bo właśnie to pasuje do tego, co mówiłem, że już tak raczej się tym mało ludzi interesuje w porównaniu do kiedyś. No tak, no i poupadały. Pewnie przez to, że nikt nie kupował. No tak, no to teraz to jakby nisza się po prostu. Jest to tylko taka nisza, nie? Gdzie dla pasjonatów jest to fajne. No a poza tym to... Kalafior podkreślenie Gras dał na Goliborde 5 zł. Nie ma substancji toksycznych w powietrzu. Co to jest, Kalafior? Gość
Oficjalnie przebił szyby? Szyny w dupę, nie szyby. I służby o 12 służby powiedziały, że poziom podwyższonych, że poziom stężenia podwyższonych, że nie ma że nie ma szkodliwego. Ty, jak przetłumaczył to ten? W ogóle się nie ruszył ten odmigowego. Stężenia podwyższonych, że nie ma że nie ma szkodliwego. Nie przetłumaczył! Przecież oni nie wiedzą, co powiedział, gusi! Że nie ma szkodliwego. Że nie ma szkodliwych substancji. Kurde, cenzura w telewizji. O 13 straż pożarna powiedziała, że wody gruntowe nie są zagrożone ani akcją gaśniczą, ani pożarem. Marcin Dryszel, prosto z miejsca zdarzenia. Dziękuję ci za relację. Ciekawe, czy ten pracuje tam jeszcze, czy nie? Chyba tak, co? Tak. Oho. Synek, sprawdza szybciutko. Aha. Standardowo. Krętarka i szykier. Dobra, czyli tu zrobimy stówkę i tu stówkę będą dwie, tak? No. No i? No chyba tak, nie? Czy za dużo? Stówce na... No, jak zwykle. Jezus Maria, życie go chyba przygniotło ostatnimi czasy. Ostatnio jak był, to był bardziej radosny. Nie no. Wiesz co mi się stało? Co? 600 tysięcy dostałem spadku. Że akurat on niedawno wygrał z urzędu skarbowego 100 tysięcy czy ile. Teraz 600 tysięcy w spadku i znowu przychodzi zostawić w dupę jakąś wiertarkę, czy co to? Co tu się... Wkrętarkę. Czemu? Po co? Powiedz. To on już jest na plus 700k. Okej. Okay. I zostawiasz wkrętarkę i śliwierkę już? Jak? Nie, bo ja jestem zawsze głupi. No, przypadkowo, no moja babcia przeżyła 99 lat. No. I po babci dostaję spadek. Dostaniesz, dopiero. Jeszcze nie dostałeś. Już. Już dostałeś. Znaczy, no mam jechać do Cianki, a do Cianki daleko jest, 59 km. Nie chcę ci jechać po... 59 km za daleko, po 600 tysięcy idziemy zostawić tupę wkrętarkę. 600 tysięcy? Nie. Nie, bo mam psa takiego, że... Ty, ale to jest fajne. Dostałem 600 tysięcy, a ja nie chcę po niego jechać, bo mam psa i psa nie zostawię. Jezu, on... Boże, on coś brał ciężkiego. To nie jest alkohol ewidentnie. Coś tu gorzej. Ciężko w dupę. Musisz z pieskiem jechać. Właśnie nie mogę. Znaczy ja nie chcę jechać z pieskiem moim, który ma 12 lat i wiem, że potem pogryzie ich wszystkich. A że mam spadek, to się przypadkowo dowiedziałem. Czy ja go wezmę, czy nie wezmę? No wezmę sobie. To jest za mały pieniądz dla mnie. Ty jest biznesmen z TikToka. Nie wiem, czy widzieliście na TikToku, czy tylko mi się to wyświetla, ale nie wiem, ktoś tam wkleja, że jakiś aktor zarobił powiedzmy 3 miliony w roku i piszą tak 3 miliony. Tygodnio bym za to nie przeżył. No to jest biznesmen z TikToka. Jak za mały pieniądz? No co ty? Moje powiedziałem. Inka, po co mi to? 600. Złotych czy tysięcy złotych? Tysięcy. 600 tysięcy. Mało. No mało. Dla mnie to jest mało. No jak mało? Za 600 tysięcy to można postawić. Milionową. Moja żona jest wart milion. Albo i bezcenna. O co ci chodziło? Dokładnie. To jest nie pieniądz. No jak nie? No coś byś kupił za te 600 tysięcy, nie? Ja już mam wszystko. No?
No jak już wszystko ja, masz. On jest pod wpływem czegoś ciężkiego. Ktoś wie czego? Puszka Pandory? No. No to moja żona otworzyła puszkę Pandory. Podpisz się. Pandora Gaj. Po stówce robimy, nie? Tak? Tak. Nie wiem. A nie, Łukaszu, ja... Nie rób zdjęcia. 60 coś. Muszę. Tak, tak. Muszę. Wszystkie rzeczy... Skrzydełka się obrywa. Co? Muszę, to się skrzydełka obrywa. A nie znam tego przysłowia. Ciężko z nim. Nie. Tak, jak to... A, że muszę, w sensie, że mucha, tak? Muszę, to się skrzydełka. On chyba otworzył puszkę piwa. Brutalne. Tutaj paletę. Ten to gra. No, ciebie naprawdę lubię. Boże, dobra, jednak to alkohol. Ode mnie? Myślałem, że to jakieś narkotyki, ale to już dowód, że to alkohol. Lubię. Nie będziesz miał ode mnie 10%. Nie, zobaczmy. Ja nic nie chcę. No, dobra, bierzemy Marku. Się do roboty, nie? Marku, idę teraz zagrać z maszyny. No przy... Ty, wpuszczą na pró tego typa do kasyna? Czy nie? Przestań. No gdzie będziesz maszynę grał? Normalnie. Gdzie pomnożyć? No co, mam 600 tysięcy, to przeje... I wszystko w maszynę pier... I se tak odpłynę. Babka przeżyła 100 lat, umarła, żeby on wszystko teraz stracił w tym, na ruletce. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę